Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki top. Zbliża się lato, więc myślę, że się bardzo, bardzo przyda. Zwłaszcza, że do zrobienia tego topu użyłam sobie włóczki od Kokonki, ale uwaga, jest to włóczka wiskoza, czyli coś, co wiem, że na coś, co bardzo polujecie i ciężko zdobyć. Udało mi się zdobyć, osobiście byłam na targach krakowskich i udało mi się zdobyć taki biały kolorek. Słuchajcie, jeśli chodzi o metraż, to tutaj jest 1200 metrów, a 225 gramów i użyłam dokładnie cały motek, tyle mi zostało. Zaraz podam Wam w opisie wymiary, więc jeśli macie podobny, to jeden powinien starczyć, jeśli nie, no to trzeba pewnie będzie zrobić z dwóch. Ja mam tutaj jeszcze jeden kolor, to jest, przyznam się szczerze, zeszłoroczny rzut. Nie wiem, jak, czy jest taki sam, czy nie. Natomiast ten kolor jakby do mnie nie pasuje, więc jeszcze nie mam na niego pomysłu. Może jeszcze coś mi się uda zrobić innego. Natomiast teraz skupimy się tutaj na tym topie. Pamiętajcie, że jeżeli nie macie takiej włóczki, to oczywiście możecie zrobić z każdej dowolnej włóczki. Polecam włóczki cienkie na letnie wyroby, ponieważ wiadomo, że ma Wam być chłodno, a nie gorąco, więc odradzam po prostu włóczki, które są na przykład w 100% akrylem. To naprawdę nie ma sensu robić sobie top, który będzie gorący, duszny. Słuchajcie, natomiast oczywiście wszystkie inne włóczki, nawet niteczkowe jak najbardziej, pamiętajcie, żeby była domieszka jakiegoś naturalnego włókna, wtedy wiadomo, będzie to spełnia swoją rolę. Zróbcie próbkę i sprawdźcie, czy Wam się podoba. Do zrobienia tego topu używam szydełka 2,5 mm. Dostosujcie sobie oczywiście szydełko do Waszej włóczki, być może Wam się będzie pracowało lepiej innym szydełkiem. Jeśli chodzi o krój, top robimy od góry, robimy sobie taki dekoracyjny tutaj dekolt, następnie pracujemy tutaj wykonując przód, tam i z powrotem, później wykonując również taki sam tył i gdy zrobicie już tą część, tak powiedzmy pod pachą, łączymy razem obie te części tutaj i wykonujemy sobie dalej ściek już taki dookoła, troszeczkę inny, dlatego nie wiem, czy tutaj do końca to widać, ale mój top ma dwa wzory tutaj na głównym panelu. Pierwszy wzór jest dotąd, on jest troszeczkę inny, a później jest zupełnie już taki inny, pracowany w okrążeniach, po to, żeby nie było szwu, żeby ładnie wyglądał, ale myślę, że też ma to jakiś właśnie plus, że nie jest taki jednostajny, tylko ma właśnie kilka różnych wzorów. Cały top jest bardzo lekki, luźny, przewiewny, ale nie jest prześwitujący, więc wydaje mi się, że spokojnie można nosić na gołe ciało. Na końcu mam również bardzo podobny ściągacz, co na górze. No i jeszcze dodatkowo tutaj obrębiłam sobie takimi bąbelkami dookoła. Myślę, że to fajnie wygląda, a przede wszystkim ładnie ściąga robótkę pod pachą. Właśnie, jeśli chodzi o zdjęcia, to niestety nie jestem w stanie Wam na razie zaprezentować na sobie. Ja jestem trochę niefotogeniczna, zdjęcia wychodzą mi brzydko, a do końca nie jestem jeszcze opalona, więc to tak trochę na mnie dziwnie wygląda. Natomiast moja pomocnica, mój manekin jest biały, więc śmiesznie wygląda biały top na białym manekinie. No, on jest jeszcze chudziutki, więc tym bardziej top jest dopasowany bardziej pode mnie, więc niestety na razie Wam nie pokażę zdjęć, myślę, że może jak się już opalę, to gdzieś tam zamieszczę zdjęcia. Natomiast top bardziej musi być z tej części dopasowany, oczywiście, żeby właśnie pod pachą zbytnio nie wystawał, więc jeśli chodzi o rozmiar, to oczywiście Wam podam w opisie, ale ja mam tutaj zrobione na szerokość 44 cm i na wysokość około 50 cm. Właśnie przyszedł piesek. Przyszedł chrapać. Więc jeśli macie podobne wymiary, możecie zrobić sobie z jednego motka. Jeśli nie, no to oczywiście pewnie braknie i trzeba będzie użyć drugiego. Ja chciałam się zmieścić w jednym, bo miałam jeden, no i się udało. Jeśli podoba Wam się taki top, oczywiście to bardzo serdecznie Was zapraszam do stworzenia go razem ze mną. Pamiętajcie, że zawsze bardzo łatwo możecie dostosować taki top pod swój wymiar. Ja Wam zawsze powiem jak. Nie bójcie się, jeżeli jesteście osobami początkującymi, na pewno Wam się uda. Kiedyś trzeba zacząć. Także ja Was serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że ktoś komuś się spodoba i przerobi sobie go razem ze mną.
I tak wygląda góra, zanim zaczniemy cokolwiek wykańczać. Na początku robimy sobie dekolt. Dekolt nie jest zbytnio rozciągliwy, więc musi być na tyle szeroki, żeby łatwo przeszedł Wam przez głowę. U mnie na przykład ma tutaj 29 cm w pozycji oczywiście na płasko. Następnie budujemy sobie zarówno przód, jak i plecy. Oczywiście tą część musimy wykonać osobno, ponieważ tak naprawdę pomijamy część na rękawy. Jest to top bez rękawów. Na początek pokażę Wam, jak zrobić wzór na próbce. Wy oczywiście musicie dobrać odpowiednią liczbę oczek, tak aby po prostu dekolt był łatwo przechodził przez głowę. I w dalszej części pokażę Wam, jak będzie wykonywać ten wzór tutaj z przodu i z tyłu. On jest dokładnie taki sam. Natomiast jeśli właśnie chodzi o widok z góry, to mniej więcej tak wygląda. Czyli my budujemy taki top raglanowy, ale bez rękawów. Czyli tak naprawdę robimy tylko przód i tył do pewnej wysokości tutaj i później połączymy sobie je razem, dodając jeszcze tutaj szerokość potrzebną do stworzenia odpowiedniej szerokości całego topu. Na początek skupimy się teraz na tej części, gdzie jest ściągacz. Tak jak Wam powiedziałam, on nie jest rozciągliwy, więc trzeba sobie po prostu mierzyć i patrzeć, ile oczek jest potrzebnych, aby przełożyć przez głowę. Ja dla włóczki, której Wam pokazywałam, nabrałam tutaj 130 oczek, natomiast próbkę wykonam troszeczkę mniejszą. Myślę, że nabiorę około 40 oczek. Ok, zaczynamy. I tak jak wspominałam, wykonam z Wami próbkę. Jest to ta sama włóczka, ale inny kolor. Szydełko 2,5 mm. Więc robię pętelkę podstawową i nabieram 40 oczek łańcuszka. Polecam zrobić taką samą próbkę jak moja, z tylu samo oczek, żeby sobie odpowiednio dobrać ostateczną liczbę oczek. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, mam nabrany łańcuszek z 40 oczek. Teraz ja nie zamykam od razu okrążenia, ponieważ jest bardzo cieniutka włóczka i ciężko by mi się pracowało w okrążeniu, ale jeśli Wy tak lubicie, możecie oczywiście od razu zamknąć okrążenie. Ja wolę ten prostszy sposób, gdzie na początku przerabiam po prostu pierwszy rząd. Dodaję jeszcze jedno oczko brzegowe, które nie wliczam do wzoru. Odwracam sobie łańcuszek. Teraz wbijam się w tą tylną pętelkę łańcuszka. Oczywiście drugą, czyli tą pierwszą pomijam, w drugą pętelkę łańcuszka będę wykonywała mój ścieg. Czyli robię narzut, wbijam się w tylną pętelkę, przekładam włóczkę, mam trzy pętelki, pobieram, przekładam tylko przez jedną pętelkę, pobieram, przekładam przez trzy pętelki. Oczywiście znaczymy sobie pierwsze oczko, wkładając znacznik w pierwszą tutaj pętelkę. I dalej wykonujemy tak samo, czyli robię narzut, wbijam się tutaj w tą tylną pętelkę, przekładam włóczkę, pobieram włóczkę, przekładam przez jedną, pobieram, przekładam przez trzy. I znowu to samo. Ten rząd wykonujemy do końca takim samym wzorem. I znowu tutaj. Raz, o. Raz i przez trzy. Tutaj uwaga, żebyście się nie pomylili i nie wykonywali słupków. No, jest troszeczkę inny wzór, on jest ładniejszy. Ostatnio mój ulubiony, dosyć często z niego korzystam. Ok. I cały czas tak samo. Oczywiście pamiętajcie, że żeby zrobić ten dekolt, potrzebujemy parzystej liczby oczek, ponieważ będziemy dzielić na części, więc trzeba mieć parzystą liczbę oczek, żeby sobie równo podzielić. Dobrze, dojdę do samego końca. Ok, mam mój łańcuszek ze 40 takich oczek. Oczywiście jest to próbka, pamiętajcie, że oczywiście tych oczek potrzeba więcej. No i ja dopiero teraz będę zamykała okrążenie, ponieważ tak mi jest wygodniej. Czyli układam wzór tak, żeby to, co wykonywałam, było z przodu i żeby łańcuszek oczywiście nie był nigdzie zagięty. Teraz wbijam się w to pierwsze oczko, które zaznaczyłam i robię tutaj oczko ścisłe. Oczywiście bardzo blisko do siebie przybliżam, żeby nie było żadnej dziurki. Ja dodatkowo jeszcze łączę sobie tutaj
z dołu to okrążenie, czyli wbijam się tutaj w oczko, które widzę, że jest pierwsze z brzegu, w taki sposób. I tą pętelkę, którą mam tutaj, również przekładam od dołu tutaj. Oczywiście mi to jest ciężko Wam tutaj pokazać, ale wiecie o co chodzi. Po prostu ja też tutaj jak gdyby łączę oczkiem ścisłym na dole. Dzięki temu mamy ładne, równe połączenie i dzięki temu, że wbijaliśmy się w tylną pętelkę łańcuszka, mamy już tu ładne oczko łańcuszka. Tak naprawdę jest to góra topu, która tak naprawdę już nawet nie wymaga żadnego obrębienia, ale jeśli chcecie, to jeszcze będzie można sobie to jakoś wykończyć. Dobra, jestem tutaj w miejscu, gdzie połączyłam sobie ze sobą ten, już tutaj się wracam do Was, tylko nie mogę znaleźć góry. Ok, jestem na górze, mam połączony pierwszy rząd i teraz zaczynamy robić od razu ściągacz. Wzór na dekolt będzie bardzo prosty i zaczynamy tak naprawdę od razu. Po zrobieniu tutaj oczka ścisłego robimy narzut i zabieramy od razu pierwszy słupek, pierwszy taki słupek zmieniony powiedzmy, który nam się pojawia zaraz tutaj po połączeniu. On jest takim pierwszym. I teraz tak, wbijam się w taki sposób, żeby go nabrać na szydełko, czyli z tyłu widzę szydełko, a z przodu mam słupek. Przekładam włóczkę właśnie pod tym słupkiem, jeszcze raz robię narzut i jeszcze raz przytrzymuję sobie paluszkiem tutaj te wszystkie włóczki i jeszcze raz wbijam w to samo miejsce szydełko i jeszcze raz przekładam. Czyli taki podwójny, reliefowy, zmieniony słupek. I teraz tak, tu mam ostatnią pętelkę, tu mam te wszystkie cztery. Teraz pobieram włóczkę, przekładam przez te wszystkie, oprócz tej ostatniej, pobieram i przekładam przez ostatnią. Tutaj sobie można zaznaczyć pierwsze oczko. Następnie robię narzut i zaraz za tym słupkiem wbijam się tutaj w tą pętelkę pod całą i robię zwykły ten mój ściek, czyli raz i dwa, tak? Zobaczcie, my tak naprawdę będziemy robić raz taki bąbelek, raz taki zmieniony słupek, tylko trzeba uważać, w którym miejscu je zrobić, ponieważ tak naprawdę oczko, którym zrobiliśmy, należy do tego słupka, więc ten słupek teraz pomijamy i znowu ten bąbelek będziemy robić teraz w tym miejscu, tak? Czyli raz bąbelek, raz zmieniony słupek. I ten słupek należy do tego słupka, więc jeszcze raz. Robię narzut, ten pomijam, wbijam się tutaj, czyli pobieram sobie na szydełko, przekładam raz, znowu robię narzut. To wszystko trzeba tutaj sobie niestety przytrzymywać, żeby Wam się, żeby nie spadło. I przekładam dwa. Przekładamy w miarę luźno. Oczywiście zobaczcie, właśnie mi się tutaj pomieliły pętelki, dlatego trzeba sobie w miarę tutaj luźno to robić i energicznie, żeby od razu przez wszystko przeszło. I znowu dwa. I znowu za bąbelkiem mamy oczko i mamy ten słupek. I tutaj wykonuję mój taki zmieniony słupek. Raz i dwa. Tak? I znowu narzut. Ten pomijam. I w kolejnym robię taki bąbelek. Czyli jeszcze raz. Narzut. Jeszcze raz. Tu przez wszystkie, tu przez jedno zostaje. Tu zaraz za bąbelkiem znowu zmieniono słupek. Raz i dwa. I znowu narzut. Ten pomijam. Tutaj robię bąbelek. Raz. I jeszcze raz. Ten wzór po zrobieniu właśnie oczek łańcuszka, on się zacznie troszeczkę rozszerzać, dlatego trzeba zrobić próbkę, żeby wiedzieć, ile tych oczek nabrać i żeby też właśnie przeszło Wam przez głowę. I znowu to samo. I znowu zaraz za, czyli dokładnie w tym miejscu. Raz i dwa. Ten pomijam i w kolejnym bąbelek. I przez te, i znowu, i tu, i znowu narzut, ten pomijam w następnym, pamiętajcie, że robimy na zmianę, raz bąbelek, raz zmieniony słupek, z tym, że żeby się nie pomylić, właśnie jeden pomijamy, tu robimy bąbelek, a tutaj robimy zmieniony słupek.
Ok, takim sposobem dochodzimy tutaj do tego punktu i zaraz Wam pokażę, co dalej. Ok, jestem już tutaj prawie na końcu. Mam do zrobienia jeszcze dosłownie dwa tutaj te słupki, czyli tak, do tego zrobiłam zwykłe, tutaj pomijam, tu kończę robić ostatni bąbelek. W taki sposób. I jeszcze za tym bąbelkiem, tutaj ten ostatni robię zmieniony słupek. Czyli raz i dwa. I oczywiście, żeby był wzór symetrycznie, ładnie, znaczy ciągłość wzoru, zaczęliśmy od bąbelka, więc skończymy na takim zwykłym, zmienionym słupku. Dobrze, słuchajcie, teraz łączymy sobie to okrążenie dokładnie z tym pierwszym tutaj, co miałam wpięty znacznik i mamy połączone. Następnie zaczynamy na odwrót, czyli zaczynaliśmy tutaj od tego bąbelka, więc zaczniemy sobie teraz od zmienionego słupka. Czyli zobaczcie, robię od razu narzut, wbijam się dosłownie w to samo miejsce, co tutaj było łączenie, przerabiam już tylko zwykły zmieniony słupek. I tutaj sobie zaznaczę. Następnie na tym tutaj zwykłym zmienionym słupku robię już bąbelek, czyli dosłownie robimy to wszystko na odwrót. Zobaczcie, narzut, pobieram cały ten słupek, przekładam, pobieram, przekładam, w taki sposób. Przez wszystkie, tutaj zostaje jedna i przez dwie. I znowu, zaraz za tym bąbelkiem, czyli dosłownie pod tymi wszystkimi pętelkami, przerabiam zwykły, zmieniony taki słupek. I znowu narzut. Tu mam ten słupek, który wcześniej wykonywałam. I tutaj robię dokładnie ten bąbelek. Robimy dosłownie to samo, tylko na odwrót. Czyli zmieniamy sobie teraz kolejność. Dzięki temu właśnie tak ładnie wygląda ten taki ściągacz, powiedzmy. Ok, i teraz znowu za bąbelkiem od razu w tym miejscu. Taki oto słupeczek. Na słupku bąbelek. Teraz właśnie te bąbelki powinny być na przemian, tak? Czyli właśnie nie idą w jednej linii, tylko tak na przemian. I znowu, zaraz za, tutaj wbijam się pod te wszystkie pętelki i przerabiam słupek, natomiast tutaj przerabiam bąbelek. Na tym polega wykonanie sobie tego ściągacza, czyli na zamianę robimy tyle rzędów, ile tak naprawdę chcecie. Wysokość ściągacza jest dowolna. Ja za chwilkę Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Tylko jeszcze parę z Wami tutaj przerobię. W taki sposób. O. I tutaj zwykłe. I znowu narzut. Pobieram sobie cały, przekładam, narzut, tu przekładam przez te i przez dwa i za znowu słupek. Jeśli chodzi o wykonywanie tych bąbelków, to tak jak mówię, trzeba sobie wypracować dobrą technikę, przytrzymywać sobie tutaj paluszkiem wszystkie te pętelki, żeby właśnie nie spadły i żeby można było je też łatwo później przeciągnąć. One muszą być w miarę tutaj luźne na szydełku. Dobrze, czyli dojdę sobie znowu do tego miejsca i pokażę, co dalej. Ok, jestem już prawie tutaj na końcu. Tym razem mam na odwrót, czyli tak, teraz zrobiłam sobie bąbel, więc tutaj mam do zrobienia taki słupek. I powinnam właśnie w tym miejscu skończyć już tylko tym bąbelkiem. Czyli dosłownie w tym tutaj, gdzie kończyliśmy, teraz robię ten bąbelek. Raz i dwa. I żeby wzór się zgadzał, oczywiście musi się tak samo tutaj kończyć odwrotnie niż zaczynaliśmy. I znowu, mamy zrobione drugie okrążenie, więc łączymy z tym pierwszym tutaj oczkiem. Zamykamy oczkiem ścisłym. I teraz robimy dosłownie to samo, co robiliśmy w pierwszym rzędzie, czyli robimy narzut,
I tutaj ten słupek teraz posłuży nam do zrobienia bąbelka, dosłownie. Czyli robimy raz na odwrót, raz zaczynamy od bąbelka, raz zaczynamy od takiego zwykłego słupka, tak? I ja tutaj za każdym razem łączę okrążenie, znaczę sobie, tutaj tego łączenia aż tak nie widać, więc myślę, że to ładnie będzie wyglądało. I teraz wykonuję dosłownie to samo, tylko na zmianę. W miejscu, gdzie był słupek, robię bąbelek, a za bąbelkiem od razu robię słupek. Mam na myśli oczywiście ten zmieniony słupek, czyli dokładnie to, co tutaj teraz wykonuję. Nie mam na niego nazwy, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I dosłownie, słuchajcie, to samo, tak? I w miarę, gdy zrobicie coraz więcej tych rzędów, one będą tak ładnie, te bąbelki tutaj wyglądały. Dalej robimy oczywiście tak samo, czyli tutaj też robię bąbelek. Ja zrobiłam sobie taki ściągacz z czterech takich rzędów. Można zrobić więcej, ale pamiętajcie, że ten ściągacz nie rozszerza się na szerokość i w którymś momencie może już źle leżeć, gdy będzie takim zwykłym prostokątem, dlatego też nie ma co robić za dużego ściągacza, za wysokiego. Natomiast jeżeli lubicie takie większe, to na przykład jeżeli chcielibyście, żeby on się troszeczkę rozszerzał, żeby nie był taki prosty, to polecam zwiększyć szydełko, wziąć sobie najpierw nawet szydełko 3 mm i to już spowoduje, że on będzie większy. Czyli jeżeli chcecie mieć na przykład taki szerszy właśnie paseczek. To wszystko zależy od tego oczywiście, co Wam się podoba. Dobra, ja dokończę sobie to okrążenie i pokażę Wam, jak rozdzielić dalszą część. Ok, kończę już prawie trzecie okrążenie, czyli tu był bąbelek i tym razem muszę tutaj skończyć takim zmienionym słupkiem, ponieważ zaczynałam bąbelkiem, czyli bąbelek, słupek, bąbelek. Dobrze. I zamykam okrążenie. Słuchajcie, zróbcie tyle takich rzędów, ile chcecie. Tak naprawdę ten wzór wygląda z tej strony w taki sposób. Te bąbelki tak się układają. Ja natomiast, jeśli chodzi o moją bluzeczkę, zrobiłam sobie cztery takie. Czyli zobaczcie, tu dokładnie widać. Raz, dwa, trzy, cztery okrążenia. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie okrążenia, jeśli chodzi o ściągacz. I ja uzyskałam tutaj powiedzmy 3 cm. Tak jak mówię, jeśli chcecie szersze, to musicie prawdopodobnie zmienić szydełko, żeby się też ładnie to układało. Ok, teraz zajmiemy się rozplanowaniem tutaj tej części. Ja tę bluzeczkę, ten top zaczęłam traktować tak, jak robiłabym taki sweterek raglanowy i jeśli chodzi o podział tutaj tych oczek, to już Wam powiem, jak ja sobie to rozplanowałam. Więc tak, jeśli chodzi o mój top, to tak jak Wam powiedziałam na początku, nabrałam sobie 130 oczek i to musi być oczywiście liczba parzysta. I mamy mniej więcej zrobione już takie coś z góry i musimy sobie dorobić tutaj zarówno panel tutaj przedni, o, jak i panel tylny. Tym razem pomijamy tą część, tutaj tych rękawów nie będzie. Zastosuję technikę taką, jaką stosuję w sweterkach, czyli podzielę sobie tą liczbę na pół. U mnie wychodzi 65. I teraz te 65 zadecyduje, ile zostawię na rękaw, a ile zostawię na panel tylny. Ja w taki sposób sobie to dzielę, wtedy mi jest prościej oszacować tą liczbę, natomiast oczywiście rękawa nie budujemy. I ja zawsze robię tak, że ta liczba, która mi wyjdzie, dzielę sobie przez 4. I 1/4 zostawiam na rękaw, tutaj, natomiast 3/4 zostawiam na panel przedni i tylny. Oczywiście jest to szacowana liczba mniej więcej, ponieważ tutaj, tak jak widzicie, to mi nie wyjdzie równa liczba. Prawdopodobnie mi wychodzi z przecinkami. 65 podzielone na 4 to jest tak 16,25, więc tego się tutaj nie da ładnie podzielić. Wszystko zależy od tego, jaką macie liczbę. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam na początku, staram się mniej więcej dobrać taką liczbę, która będzie dla mnie odpowiednia. Jeśli mi wychodzą takie liczby, to oczywiście je zaokrąglam na przykład do rękawa albo do panelu tylnego. I dla przykładu zrobiłam w taki sposób, że 16, całe 16, czyli zciągnęłam te 25, zostawiłam sobie tutaj na rękaw, czyli tutaj to jest 16, a 3/4, czyli tutaj mi zostaje 49. Zobaczcie,
czyli od 65 odjęłam sobie te 16, zostało mi tutaj 49, tak? Czyli to jest moja 65, natomiast oczywiście druga połowa będzie wyglądać tak samo. Natomiast tego tutaj nie pracujemy, pracujemy tylko na tych oczkach i tak to wykonujemy. Natomiast jeśli chodzi o moją próbkę, będzie pewnie prościej liczyć, bo miałam tutaj 40 oczek, podzielę na 2, to jest 20, więc 20 ładnie dzieli się przez 4, daje mi 5, więc w taki sposób to robię, że na rękaw idzie 5, to jest dokładnie 1/4, a 3/4 idzie tutaj, czyli to jest dokładnie 15, tak? W taki sposób. 5 to będzie 5 to jest 1/4, 15 3/4. I w taki sposób sobie tutaj pokażę Wam na tym rękawie. Oczywiście pamiętajcie, że jest to takie moje wyliczenie, to tak naprawdę zależy, jak macie tutaj na szyi, jak chcecie, jak szeroko chcecie mieć tutaj. Ja potraktowałam ten top jako taki typowy sweter raglanowy, dlatego w ten sposób to zrobiłam. No i teraz tak, mając już nasz ściągacz, zaznaczymy sobie markerami, gdzie jest przód, gdzie jest tył, więc potrzebujemy dosłownie tutaj 3-4 znaczników i liczymy. Zobaczcie, tu jest moje pierwsze oczko, czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ale to za chwilkę tylko sobie policzę. 1, 2, 3, 4, 5, czyli wbijam się w kolejny, jak gdyby 5 zostawiam w środku. 1, 2, 3, 4, 5, tak? Tutaj od tego zaczynam liczyć, muszę mieć 15, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, czyli znaczniki są w miejscu, gdzie jest top, gdzie buduje ten top przedni, a bez znacznika są rękawy. 1, 2, 3, 4, 5. I u mnie się to zgadza, to jest piąte takie oczko, a tu jest oczko, które miałam łączeniowe, tak? Czyli mam 1, 2, 3, 4, 5, tak? A tu mam to, od którego zaczynam. I w taki sposób mam podzielone, czyli tu będziemy sobie teraz budować. Ja jeszcze wrócę do tego, co tutaj pokazywałam, ponieważ ta liczba musi być liczbą nieparzystą. Dlatego tak dzieliłam, ponieważ musi być to liczba nieparzysta, zarówno tutaj, jak i tutaj, zobaczcie, została akurat liczba nieparzysta, ale ona musi być nieparzysta, czyli tak zróbcie, nawet, nie wiem, czy dodajcie jedno oczko więcej na rzecz rękawa, żeby zawsze mieć tutaj liczbę nieparzystą, a zaraz Wam powiem dlaczego. Zobaczcie, zaczniemy tutaj od razu w tym miejscu, gdzie możemy już budować jedną część, ta jedna część będziemy pracować już tam i z powrotem, więc od razu zaczynamy z tego miejsca. Tutaj mam 15 oczek i tak jak żeście zauważyli, tu jest bardzo mało tych oczek i one są takie szersze, ponieważ wzór rozszerzył nam się. Tak samo miałam tutaj na moim panelu, gdzie ja miałam te 49 oczek i te 49 oczek to jest bardzo malutko. Gdybym wbijała się w każdym oczku i robiła tylko ten jeden ściek, jedno oczko, miałabym zdecydowanie za mało tych oczek. Dlatego zobaczcie, moja technika pierwsza jest taka, że zaczynam od zwiększenia słupek, zwiększenie słupek, zwiększenie słupek, czyli dlatego robię liczbę nieparzystą, ponieważ muszę zacząć od zwiększenia i skończyć na zwiększeniu, żeby po prostu się wszystko zgadzało, tak? Czyli tutaj nadbudujemy już konkretnie liczbę oczek. I teraz tak, to wszystko zależy od tego, z jakiej włóczki robicie, jak Wam wyszło, jaki macie rozmiar bluzeczki. Nie chcę tutaj mieć jednej reguły, że musicie tak zrobić, bo może się okazać, że macie bardzo szeroką, grubą włóczkę i wcale nie musicie nadbudowywać tak jak ja, możecie znacznie mniej. Ja niestety musiałam po prostu metodą prób i błędów dojść do tego, że muszę w taki sposób to zrobić. A wręcz na początku dodawałam, w każdym oczku było zwiększenie, ale okazało się, że to było za szerokie i tworzyły mi się takie zmarszczenia. Ale te zmarszczenia też są fajne, takie bluzeczki też są super, natomiast oczywiście tworzy się od razu wielka szerokość tutaj bluzeczki. Wszystko zależy od rozmiaru. Ja pokazuję
to, co jest u mnie, i tak jak robię na mojej włóczce, wy musicie spróbować swój sposób i zobaczyć, jak to się układa. Tak samo z rozkładem tutaj tej części. Ta część jest taką częścią, gdzie się już po prostu zaczyna ręka, tak? Czyli musi zakrywać niestety tą, znaczy niestety, musi zakrywać ta część już wam tą część, którą chcecie, czyli dlatego ja nie chcę do końca powiedzieć wam i wyliczać, jak to robić. Stosuję taką samą metodę jak w swetrze i to się u mnie sprawdziło. Natomiast jeśli chodzi tutaj o centymetry, to u mnie to wychodzi 26 cm w tym momencie, tak? Mniej więcej. Dobrze, czyli pokażę wam tak, jak ja robiłam. Czyli od razu w tym oczku, które mamy łączeniowe, wykonuję dwa takie moje zmienione słupki. Raz i jeszcze raz w tym samym oczku. Dwa. Czyli tutaj robimy dwa. Zaznaczam sobie pierwszy. Następnie w tym tutaj kolejnym robię tylko jedno. Raz. W kolejnym robię dwa. Raz. I znowu dwa. Już tutaj tylko mi się włóczka niestety poplątała. Ok, tu były dwa, więc w następnym jest jedno. W kolejnym dwa. Dwa słupki oczywiście w jednym. W kolejnym oczku tylko jedno. I w kolejnym dwa. Tak jak mówię, jeśli to się okaże, że jest za mało, wróćcie się i na przykład zróbcie w każdym zwiększenie. Bądź zwiększenie może być naprawdę tutaj dowolnie ustalone. Wszystko zależy właśnie od rozmiaru, który robicie i jak się u Was układa. I tutaj znowu jedno. Czyli robimy na przemian. Wzór, który jest, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, na ściągaczu szerszy, on rozszerza to wszystko, więc tutaj potrzebujemy nadbudować liczbę oczek. I raz. I tutaj znowu dwa. I tutaj raz. I właśnie, dlatego potrzebowałam liczby parzystej, żeby skończyć na dwóch. Wy natomiast, jeżeli macie inną technikę, na przykład zwiększaliście w całym, to nie ma znaczenia, czy jest nieparzysta, czy parzysta, ponieważ no, wyjdzie Wam po obu stron tak samo. Natomiast przy mojej technice musi być zrobione tak. Ten marker już mogę sobie wyciągnąć, on mi tutaj jest już niepotrzebny. Dobra, czyli mam tą część. I teraz robię oczko do góry, odwracam. I pracuję na lewej stronie. Na lewej stronie będziemy wykonywać półsłupki nawijane, czyli robię narzut, wbijam się w całą tutaj pętelkę, zobaczcie, zostawiam tą poniższą pętelkę, a wbijam się w całe oczko. Jest to bardzo malutkie, mam nadzieję, że będzie widać, całe oczko od góry. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Tutaj przerabiamy sobie bez żadnych zwiększeń. Półsłupki nawijane do końca rzędu. Czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutaj nam się zwiększy już liczba oczek. 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No i tutaj jest ostatni wyznacznik, czyli też się wbijam. 23. Dobrze. Robię oczko do góry, odwracam. To jest cały wzór na zrobienie tego topu. Z prawej strony, czyli tu, gdzie jest nasza prawa, robimy ten sam ścieg tutaj, a z lewej strony ten, co właśnie przed chwilą. Czyli zobaczcie, teraz w tym oczku muszę znowu zrobić zwiększenie. Zwiększenia robię co drugi rząd na prawej stronie, zarówno na początku, jak i na końcu. I znowu robię narzut, tylko tutaj będę się wbijała jak gdyby pomiędzy tymi półsłupkami, czyli zobaczcie, tutaj pod wszystkie pętelki wbijam się, robię raz, mój narzut i jeszcze raz, czyli robię zwiększenie. I znowu znaczę sobie pierwsze oczko i w kolejnych również wbijam się pomiędzy tutaj te półsłupki, czyli nie
w taki sposób, gdzie tu zostaje ta pętelka tylko pomiędzy. Oczywiście Wy możecie się dowolnie wbijać, ale wtedy powstanie inny wzór. Mi było po prostu wygodniej wbijać się pomiędzy. Czyli dosłownie zobaczcie, tak to będzie wyglądać. Gdy wbijecie się w całe tylko oczko od góry, tutaj, to wtedy właśnie zostaje ta pętelka i ciągnie się takie oczko i ono może powodować większą tutaj dziurę, dlatego ja postanowiłam, że wbijam się dosłownie pomiędzy. Może tutaj tak nie widać, ale skrzydełko aż samo się pcha, żeby się po prostu tutaj pod te trzy pętelki wbić. I tutaj robię tak do końca i oczywiście na końcu też muszę zrobić zwiększenie. To jest mój przód. Na przodzie robimy zwiększenie. Już sobie tutaj dojdę do końca, żeby Wam pokazać. Mamy w taki sposób. Piesek poszedł do innego pokoju, więc przestał tu chrapać. Ok, zobaczcie. Tu mam ostatnie dwa oczka. Ja sobie tego nie zaznaczyłam. Już niestety, znaczy niestety wiem, gdzie to jest oczko, ale proszę zaznaczajcie sobie, żebyście się nie pomylili, bo wtedy będzie źle się rozszerzało. I znowu, tu jest przedostatnie, więc tutaj robię jedno. Natomiast w tym tutaj ostatnim, dosłownie tutaj, muszę zrobić dwa. Czyli raz i dwa. I zrobione. Oczko do góry, z powrotem odwracam. Jestem na lewej stronie, więc na lewej, tak jak wcześniej wspominałam, wbijam się w oczko. Czyli tutaj zostawiam tą pętelkę, tu się wbijam w całe oczko i przerabiam półsłupkami nawijanymi do końca rzędu. Tutaj właśnie zostanie Wam ta falka, tak? Z tej strony, z tej lewej strony, natomiast z przodu będzie zupełnie inaczej wyglądało. Już znowu przejdę tutaj jeszcze z Wami do końca. Czyli półsłupki nawijane w całe oczko. Natomiast ściek na prawej stronie to są zmienione słupki pod oczko i trzecią pętelkę, czyli pod trzy pętelki tak naprawdę. Pomiędzy półsłupkami, które teraz wykonuję. Tu na tej lewej stronie nie robię żadnych zwiększeń, po prostu przerabiam to, co było wcześniej i tutaj wbijam się w oczko. Ok, oczko do góry, jestem znowu na prawej stronie, więc znowu robimy to samo, co tutaj, zwiększenie, narzut, czyli wbijam się pomiędzy, przerabiam raz, narzut i przerabiam znowu zwiększenie dwa. Wzór bardzo prosty, wydaje mi się, że nie muszę jakoś tak szczególnie go chyba tutaj tłumaczyć. I znowu tutaj już pod trzy pętelki. W taki sposób. I oczywiście jak dojdę do końca, też na końcu zwiększenie. Jeśli chodzi o te zwiększenia, to wszystko oczywiście znowu zależy od włóczki i od rozmiaru, który robicie. Ja dopasowałam pod siebie, natomiast jeśli się okaże, że dla Was te zwiększenia są za małe, potrzebujecie szersze zwiększenia, większe, również te same zwiększenia można robić na lewej stronie, tam gdzie wykonujecie półsłupki nawijane. Również wbijając się, robiąc zwiększenie z na początku i na końcu. Ja robię tylko wersję taką dla siebie, nie umiem niestety powiedzieć jaką potrzebujecie, nie wiem, dlatego sugeruję, że jeśli uznacie, że za słabo się to zwiększa, możecie po prostu zwiększać w każdym rzędzie. I odwrotnie, jeżeli uznacie, że zbyt mocno się zwiększa, możecie zwiększać tylko na przykład co drugi rząd na prawej stronie, tak? Czyli tak naprawdę zrobić trzy rzędy,
a w czwartym zwiększenie. Tych zwiększeń, tych sposobów na zwiększeń może być naprawdę kilka. Dobrze, słuchajcie. W międzyczasie przerobiłam w taki sposób ten wzór, czyli cały czas wykonujemy rząd prawy, zwiększający, rząd lewy, zwykły, bez zwiększeń, prawy, zwiększający, rząd lewy, zwykły. Budujemy sobie cały czas tutaj tą szerokość. Oczywiście szerokość i wysokość. W takim sposób, jeżeli zaczniecie robić i już na próbce nawet, czy nawet już zaczniecie, będziecie widzieć, czy dobrze Wam tutaj leży, czy Wam się zejdzie. Ja natomiast uprzedzam od razu, że ta ilość dodanych tutaj słupków też jest ważna, ponieważ ona rozszerzy nam tą część i też może być taka bardziej tutaj zwinięta. Nie jest to potrzebne na przykład na biust, tak? Są osoby, które mają mniejszy biust na przykład i nie potrzebują takich wielkich rozszerzeń, ale osoby, które na przykład już faktycznie potrzebują, pamiętajcie, że właśnie gdy budujecie tą część tutaj, to ona nie tylko ma zajść, ale tu też jest biust, więc ona tutaj będzie się zwijała, tak? Czyli tak naprawdę może się okazać, że zaczniecie robić tylko dwa rzędy i powiecie, że jest za dużo, ale jak zrobicie więcej, to zobaczycie, że jest potrzebne takie szerokie, ponieważ to się podniesie tutaj do góry i automatycznie zwęża się tutaj ta część. Ja prułam dwa razy, żeby mieć dobrze, żeby wyszło idealnie. U mnie akurat ta metoda się sprawdziła, dlatego Wam ją pokazuję, natomiast nie wiem, jakby to wyglądało u Was. Pamiętajcie, że no, trzeba czasami się namęczyć, żeby stworzyć dzieło godne dla Was i żeby Wam pasowało. Ja natomiast jeszcze wracam tutaj do tej części. Oczywiście ten pierwszy panel budujemy sobie zwyczajnie, tak jak ile tutaj potrzebujecie. Ja skończyłam, zrobiłam dosłownie wysokość tutaj 14,5 cm. To już można założyć na siebie, sprawdzić, w którym momencie macie pachę. Pamiętajcie, że też nie może być zbyt duże, żeby właśnie nie odstawało od pachy. To zależy też, jakiego rodzaju lubicie takie topy. I szerokość. Szerokość docelową na razie mam tutaj 41 cm, ale będę jeszcze tutaj doczepiała łańcuszek pod pachą, więc ta szerokość się tutaj zwiększy. Uwaga, pierwszy panel kończymy na lewej stronie, czyli robimy oczka z narzutem, oczka, półsłupki nawijane, przepraszam, półsłupki nawijane, odczepiamy włóczkę, zaciskamy, koniec. Natomiast, żeby zrobić drugi taki sam panel, oczywiście musimy sobie doczepić włóczkę, ale już nie będziemy kończyć tej włóczki, nie będziemy odcinać, tylko będziemy pracować dalej. I ja Wam teraz pokażę, jak doczepić włóczkę, kiedy zrobicie sobie już ten panel. Ja oczywiście nie będę robić tej próbki do końca, nie ma potrzeby, natomiast pamiętajcie, że tu mieliśmy łączenie i tu przerobiliśmy z prawej strony nasze słupki, skończyliśmy i zawracaliśmy. Więc teraz, żeby było tak samo, idziemy paluszkiem z tej strony, pomijam sobie te 5 oczek, no i tutaj muszę doczepić włóczkę właśnie z tej strony. Czyli tak, tu miało zostać 5, raz, 2, 3, 4, 5, więc tu, gdzie mam znacznik, wyznaczał mi już moje plecy, powiedzmy. Ja tutaj sobie wezmę tą samą włóczkę, nie chcę odcinać, po prostu ją doczepię. Przełożę oczko, sobie pętelkę. I tutaj również tak samo wykonujemy jak ten panel przedni, czyli zaczynamy od dwóch półsłupków, tak? To jest dokładnie, przepraszam, słupków, to jest dokładnie to samo, co Wam przed chwilą pokazywałam, czyli tu robimy dwa, tu robimy jeden. W następnym robię dwa. Oj, jeszcze raz. A w następnym robię tutaj jeden. I znowu dwa. I znowu jeden. Tak naprawdę, słuchajcie, robimy dokładnie to samo, co tutaj. Dochodzę do momentu, gdzie mam znacznik. Też powinnam mieć tutaj dwa. Robię oczko to w górę, wracam. I robię dokładnie to samo. Zobaczcie. Oczywiście musicie patrzeć, żeby liczba oczek Wam się zgadzała. Tu musi się zacząć tyle samo, co tutaj.
tyle samo musi zostać z tej strony i z tej strony, żeby oczywiście to szedł równo i obie części były takie same. Dobrze, ja zostawiam tą próbkę, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jedną część robiliśmy od razu, bo mieliśmy włóczkę, a drugą część trzeba było sobie po prostu doczepić, idąc jak gdyby cały czas tak samo, żeby wzór się zgadzał. Ja jestem już na etapie, gdzie mam tą część przerobioną, więc teraz pokażę Wam, jak będziemy dalej pracować, wykonując już wzór dookoła. I teraz tak, jestem, słuchajcie, dosłownie w takim samym miejscu, co zrobiłam przód i tył. Policzyłam sobie rzędy, żeby mieć dokładnie tyle samo. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, tutaj zakończyłam na rzędzie półsłupków nawijanych, czyli taki zwykły rząd na lewej stronie. I to samo mam z tej strony. Również skończyłam na lewej stronie tyle samo rzędów. Z tym, że teraz muszę zrobić oczko do góry i jeszcze raz przerobić rząd na prawej stronie, ale już bez zwiększeń. Dlatego, że teraz będziemy pracować w okrążeniach. Będzie troszeczkę inaczej wyglądał wzór, ale ja chcę w ten sposób sobie to zrobić. Czyli zaczynamy od prawej strony, nie dodajemy żadnego oczka. Przerobimy sobie cały rząd na prawej stronie i zaraz do Was wracam. Czyli dokładnie robimy tak. Jeszcze raz tutaj pokażę, czyli tutaj nie robimy żadnych zwiększeń, jest to rząd już taki dodatkowo, kolejny, żeby wzór się zgadzał, przerabiamy go całego na prawej stronie, bez zwiększeń. Tutaj oczywiście też oczko sobie pierwsze trzeba zaznaczyć i przerobię tak do końca. Ok, przerobiłam sobie rząd na prawej stronie i teraz będziemy sobie łączyć ze sobą te dwa końce. Oczywiście wszystko musi być na prawej stronie, bo pracujemy już na prawej stronie. Tylko zanim sobie to połączymy, musicie sobie wyznaczyć, o ile chcecie poszerzyć tutaj tą szerokość tego topu. Pamiętajcie, że top też nie może być zbyt szeroki, ponieważ pod pachą wtedy będzie za bardzo odstawał, więc to musi być taka miara mniej więcej. Trzeba przyłożyć sobie centymetr, sprawdzić ile już macie. Ja mam około 40 cm, więc na taki top powiedzmy potrzebuję 46 cm, więc brakuje mi 3 cm z tej strony i 3 cm z tej strony. Oczywiście to jest liczone podwójnie, ponieważ tyle samo mi brakuje zarówno z tej części, jak i z tej, tak? Czyli 3 cm muszę rozszerzyć na tym panelu i 3 cm na tym panelu, tak? Żebym miała w obu panelach tyle samo. Teraz tak, jak to zrobić? Oczywiście, jeżeli chcę rozszerzyć 3 cm z tej strony i 3 cm z tej, to w sumie mi daje 6 cm, więc przykładam sobie tutaj do mojej bluzeczki centymetr, metrówkę i liczę, ile 6 cm daje mi oczek. Czyli tak, tu jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, takie 15 oczek muszę dołożyć, słuchajcie, żeby mieć poszerzone o 6 cm. Więc tak zrobię. Od razu tutaj w tej części dorabię sobie 15 oczek łańcuszka. Oczywiście tak samo musicie Wy sprawdzić. Niestety po zrobieniu nawet tego rzędu i następnego najlepiej jeszcze zmierzyć na siebie i sprawdzić, jak to leży. Zobaczcie. Ja sobie tutaj wyjątkowo zaznaczę moje ostatnie oczko. Oczywiście tutaj nie było żadnego łączenia. To jest pierwsze, które robię oczko łańcuszka. I zrobię 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Następnie przybliżam do siebie drugą krawędź. Tu, gdzie skończyłam właśnie na lewej stronie i powinnam odwrócić i robić prawą, z tym, że robię już w okrążeniu, więc wszystko się zgadza. I znowu wbijam się tutaj pod tą część i od razu wykonam sobie ten zmieniony słupak, czyli robię narzut, wbijam się tutaj. Musimy sobie to bardzo blisko wszystko tak przybliżyć, żeby nie było zbytnio dziurki, aczkolwiek i tak będziemy sobie jeszcze to ładnie tutaj obrębiać. Można sobie w to pierwsze oczko również wbić znacznik, żeby później łatwo było rozpoznać te pętelki. I znowu, tutaj muszę przejść do drugiego końca, przerabiając dokładnie ten sam wzór, co na prawej stronie. Czyli tak, dojdę do drugiego boku.
Ok, zrobiłam sobie ten pierwszy rząd, znaczy ten kolejny tutaj prawy rząd i teraz tutaj zaznaczyłam sobie pierwsze oczko z tego rzędu, żeby później łatwo zobaczyć, gdzie są te oczka. I tutaj dokładam również 15 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zbliżam sobie drugą krawędź tutaj. Tu dosłownie dalej jesteśmy na prawej stronie, ponieważ tutaj będzie następowała już zmiana wzoru. Czyli wybieram sobie, robię narzut, wybieram sobie oczko łańcuszka i przerabiam dokładnie ten sam wzór, co na prawej stronie. Ok. Zaznaczę sobie tutaj tą część, by wiedziała, w środku mam 15 oczek, żebym wiedziała, że muszę przerobić 15 oczek. I teraz następuje, tak jak mówiłam, zmiana wzoru, ponieważ nie będę robiła tam i z powrotem. Chcę już zrobić sobie tylko dookoła wzór, więc on będzie się różnił od tego tutaj, ale jest to taki właśnie fikuśny top. Dobrze, więc zrobimy dokładnie to samo, co robiliśmy dalej na prawej stronie, czyli pracujemy naszymi zmienionymi słupkami, wbijając się pomiędzy. Oczywiście możecie wbijać się w całe oczko, wtedy zostaje Wam tutaj taka pętelka, ale to akurat jak chcecie, naprawdę, dowolnie. Może to troszeczkę inaczej wyglądać, ale w tym momencie ja po prostu kontynuuję wzór wbijania się tak luźno pomiędzy tymi słupkami. Mi jest szybciej i wygodniej w ten sposób sobie zrobić tą część. Teraz będziemy pracować już tylko dookoła, tylko jeszcze przejdę sobie do tego momentu, gdzie mieliśmy łańcuszek, żeby Wam pokazać, jak przerobić te oczka. Przerobiłam sobie już kolejny rząd na prawej stronie, czyli tak naprawdę już tu są dwa rzędy na prawej stronie. Jestem w miejscu, gdzie mam ten łańcuszek. Tu moje ostatnie oczko jest też oczkiem jeszcze z tego dołu. Natomiast już kolejne oczko jest oczkiem z łańcuszka, które muszę przerobić. Teraz tak, ja mam bardzo malutkie tutaj te pętelki i ciężko mi Wam pokazać, w które można by się wbijać, a również można by spróbować i wbijać się tutaj w te dolne. Czyli pierwsza dolna jest tutaj, później jest tutaj. Dolne pętelki od łańcuszka. Można też spróbować od góry, czyli zobaczcie, pobrać jak gdyby tutaj całe oczko i wtedy dolna zostaje nam z tej strony. Nie ma znaczenia, byleby po prostu sobie to zrobić. Ja nawet doradzam sobie wziąć jeszcze mniejsze szydełko, nawet na razie te 2 mm, żeby po prostu podważyć sobie tutaj to oczko i sprawdzać, które to jest. Można te z góry albo te z dołu, w zależności jak Wam jest wygodnie. I wtedy z góry biorę sobie 2 pętelki. I tu mam tak, 2. Ja sobie zaznaczę wcześniejsze oczko, żebym wiedziała, że muszę to zrobić 15. Czyli tu mam 2. Niestety jest tutaj bardzo ciężko mi znaleźć te oczko, więc mam nadzieję, że z tego co mówię, chociaż będzie widać. Można też tak naprawdę wbić w jedną pętelkę, jakąkolwiek, tak żeby po prostu powstały Wam tutaj te oczka. I tu mam 3. Tą część jeszcze pod pachą będziemy sobie obrabiać, więc nie ma tutaj znaczenia. I tu znowu 4. Po prostu musimy na tym łańcuszku wykonać tyle tych półsłupków, ile mieliśmy w celu. Czyli ja muszę wykonać sobie 15, natomiast no nie jestem w stanie przy Was to robić, ponieważ muszę się niestety nachylić i wyciągnąć sobie tutaj te pętelki. Jeszcze tu mi słabo może być widać, ale to się da zrobić. Tylko trochę cierpliwości. Dobra, zrobię te 15. Ok, przeszłam przez to piekło. Udało mi się zrobić te 15. Oczywiście po to zaznaczyłam sobie z przodu i tutaj z tyłu te znaczniki, żebym wiedziała, że w środku mam mieć 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I tutaj ten pierwszy zaznaczony, pomimo że on tak wygląda, jakby był z tej pętelki, to pamiętacie jak to jest, że gdy robicie oczko, to tu jest do niego słupek. Słupek jest we wzorze, a oczko już lata tam z tej strony. Dlatego to oczko jest do tego słupka już. Czyli ja sobie to ściągnę, nie jest mi potrzebne i tutaj również muszę przerobić już nie jako to 15, tylko jakby po prostu we wzorze. No i dalej robimy już sobie tak samo, już jest prościej ta część.
Oczywiście dokładnie to samo musimy przerobić z drugiej strony, czyli gdy dojdziecie do tej części, znowu przerobić sobie tyle, ile założyliście, znowu później w tą pętelkę i tak naprawdę pracujemy później już tylko dookoła, w takiej spiralce, ślimakiem, więc nie ma żadnego łączenia okrążeń, przeszliśmy przez to bez łączeń, robimy sobie po prostu bluzeczkę dookoła. Tak to wygląda właśnie z góry, czyli ta pierwsza część moja już jest przerobiona, ja muszę jeszcze przerobić to. Gdy przerobicie sobie kilka takich rzędów, warto jeszcze raz zmierzyć, założyć na siebie i sprawdzić, czy po prostu ta szerokość Wam dobrze wyszła, czy musicie się wrócić i zrobić niestety jeszcze szerzej, czy będzie węziej. Dobrze, ja myślę, że już tego nie będę pokazywała, ponieważ to jest dokładnie to samo, po prostu wszystkie oczka przerabiamy sobie tak samo dookoła. Przerobię jakąś część i pokażę Wam, co dalej. Ok, słuchajcie, mój top cały czas powstaje, jeszcze go nie skończyłam, ale postanowiłam, że zrobię wykończenie tutaj tego rękawu, dlatego że chcę maksymalnie wykorzystać włóczkę, żebym wiedziała, ile mi zostało, po prostu skończę już tą część. Jeśli chodzi o wykończenie, będę robiła sobie same takie bąbelki, tak jak tutaj widzicie i za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy od prawej strony do lewej, będziemy szli w okrążeniach zgodnie z wskazówkami zegara, więc przy jednym rękawie zaczynamy z tej strony, a przy drugim również z tej strony. Czyli tak naprawdę za każdym razem zaczynamy od prawej do lewej. I doczepię sobie, tutaj doczepiłam z tej strony włóczkę, a tutaj musiałam doczepić z tej strony włóczkę, tak? Czyli jak gdyby na przeciwległe rogi. Ok, i już Wam pokazuję, jak to będę robiła. Tutaj znajduję sobie taką pierwszą pętelkę, którą miałam na tej części i o tą pętelkę zaczepiam włóczkę i robię oczko łańcuszka. W tej części tutaj przejdę sobie oczkami ścisłymi z narzutem, czyli od razu robię narzut, w kolejnym oczku wbijam się w całe oczko, przekładam pętelkę, czyli narzut. Wbijam się w całe oczko, przekładam pod i przekładam również przez te dwa oczka. Czyli tutaj jak gdyby zawężam sobie troszeczkę ten ściągacz i robię sobie oczka ścisłe z narzutem. Ja w ogóle tą część pierwszą troszeczkę przeprałam, żeby zobaczyć, jak się będzie rozciągać, ponieważ pierwszy raz pracuję na wiskozie i ogólnie jestem bardzo zadowolona, ponieważ włóczka bardzo zmiękła po wypraniu, dlatego naprawdę polecam. Dobrze, tu sobie zrobimy cały czas po jednym oczku ścisłym z narzutem. Tak jak tutaj u mnie. Coś takiego. Aż do momentu, gdzie będzie tutaj ostatnie oczko. I za chwilkę Wam powiem, co robimy w ostatnim oczku. Tu jeszcze mam jedno. I w ostatnim oczku również. Jako ostatnie oczko ścisłe. Natomiast teraz będziemy robić bąbelki. Ja takie bąbelki robię w każdym rzędzie, który robiłam na tym topie. Czyli tak, pierwszy rząd to był taki rząd zmienionych słupków, a później był półsłupków nawijanych. Zmienione słupki i półsłupki nawijane. Więc w każdym z takim rzędzie będziemy wykonywać taki słupek. Od razu robimy sobie narzut i pobieram sobie tutaj z tej części, w miejscu, za każdym razem, gdzie robiliście te słupki zmienione, były zwiększenia, więc wystarczy wbić się w jeden taki słupek z brzegu, przełożyć włóczkę, oczywiście tak, żeby tutaj nie było pętelek, jeszcze raz przełożyć, znowu narzut, jeszcze raz przełożyć, znowu narzut i jeszcze raz przełożyć. Czyli tak naprawdę mam tutaj o wiele więcej nitek niż w poprzednich bąbelkach. One są troszeczkę większe, ale technika taka sama. Czyli zobaczcie, przekładam przez prawie wszystkie, oprócz ostatniej. Ostatnim robię oczko łańcuszka. Mamy. I znowu robimy w kolejnym rzędzie, czyli dokładnie tutaj, gdzie były te mniejsze półsłupki nawijane. Znowu robię narzut, wbijam się tutaj luźno, przeciągam, narzut, znowu się wbijam tutaj, przeciągam włóczkę i jeszcze raz. Czyli jak gdyby o jeden narzut i o jedno przeciągnięcie większy będzie ten bąbelek. Nie wiem, czy jestem w stanie Wam policzyć tutaj te włóczki, ale to za chwilkę. Pętelki znaczy się. Raz, przeciągam.
tak? Czyli w taki sposób robię. I znowu narzut. Tym razem wbijam się tutaj w rzędzie, gdzie były zmienione słupki. Szukam sobie całego słupka, tak żeby ładnie tutaj wyglądało, żeby nie były zaciągnięte żadne nitki. O, powiedzmy tutaj, tak? Czyli mam narzut, to jest raz. Pobieram włóczkę 2, narzut 3, pobieram włóczkę 4, narzut 5, pobieram włóczkę 6. I teraz pobieram włóczkę, przeciągam przez 6, pobieram i robię oczko. I znowu to samo. Czyli za każdym razem, w każdym poprzednim rzędzie, który robiliśmy w topie, robimy sobie właśnie taki bąbelek, dokładnie w taki sam sposób. Okej, jeszcze raz pokażę Wam. One wychodzą w miarę fajnie, luźne, natomiast ja jeszcze raz będę okrążenie robiła, jeszcze jedno takie wyrównujące, ale to za chwilkę Wam pokażę. Natomiast tak, robię te bąbelki oczywiście dookoła, natomiast dojdę do tego momentu i pokażę Wam, jak przerobić tą część, gdzie nadbudowaliśmy nasze słupki. Ok, zrobiłam tą pierwszą krawędź, tak to u mnie wygląda. I teraz przechodzę na tą krawędź pod pachą, czyli to miejsce, gdzie mieliśmy takie półsłupki. Tutaj. Ostatni rząd był u mnie zrobiony tutaj i teraz przechodzę tak naprawdę po prostu w takie miejsca, gdzie mam oczko tutaj. Czyli zobaczcie, robię bąbelek. Tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie, po prostu chodzi o to, żeby zaokrąglić. Natomiast robię dwa słupki przerwy. Zobaczcie, pomijam ten, ten i robię dwa. Dlatego, że byłoby za gęsto, gdybyśmy zrobili sobie w każdym. W taki sposób. I znowu raz, dwa pomijam w środku, czyli raz, dwa i tutaj robię pomiędzy. Oczywiście, jeśli macie inny pomysł na wykończenie, też możecie takie zrobić. Może to być zupełnie zwyczajne łańcuszki, ale takie bąbelki mi się tutaj podobają. Dzięki temu stworzy się takie ładne zaokrąglenie pod pachą, nawet jeżeli mieliście zbyt szeroko, to właśnie jeszcze tutaj jesteśmy w stanie sobie ładnie to zagęścić. Natomiast jeżeli mieliście na styk, no to polecam zrobić więcej tutaj tych bąbelków, żeby zbytnio się właśnie nie zawęziło. I już tutaj sobie przejdę. I znowu pomijam dwa. I znowu raz, dwa. I powiedzmy, że tutaj zrobię sobie ostatni, tak? Na takim rogu. Oczywiście nie musi być symetrycznie, może się okazać, że Wam został jeden taki słupek. Nie ma znaczenia. Ważne, żebyście dobrali Waszą technikę i tak po prostu, żeby ładnie tutaj sobie dookoła obrębić. No i z powrotem idę na górę, czyli znowu ta sama technika. Zaczepiam w każdym takim rzędzie, który wcześniej zrobiłam. W taki sposób. Tutaj jest rząd półsłupków nawijanych, więc też. Jeśli macie tutaj bardzo szerokie, głębokie takie wcięcie pod pachą, można te bąbelki zrobić zdecydowanie rzadziej. Tu jest właśnie dowolność taka, że możecie się wbijać na przykład tylko w rząd z półsłupkami i one wtedy Wam jeszcze do końca właśnie tak zawężą całą tą pachę. Na przykład wybierając tylko rząd albo z tymi zmienionymi słupkami, albo z półsłupkami. A dodatkowo po zrobieniu tego ja jeszcze robię jedno okrążenie. Za chwilkę Wam pokażę dlaczego, żeby właśnie jeszcze ładnie to zaokrąglić. Jeśli się właśnie okaże, że jest za szeroko pod pachą, bądź odstaje, można sobie jeszcze w ten sposób ładnie dopasować tutaj tą część. Dobrze, zrobię sobie, słuchajcie, do momentu, gdzie doczepiłam włóczkę i zaraz jeszcze pokażę, co dalej. Ok, zrobiłam sobie dookoła, czyli mam tutaj ładnie już obrębione. Jestem w miejscu, gdzie zaczynałam, to znaczy jeszcze mam tutaj do zrobienia dosłownie jeden bąbelek, ten tutaj w tym rzędzie.
czyli ostatni wychodzi tutaj. I teraz tak, można już połączyć sobie tutaj z tym pierwszym oczkiem, które zaczynaliśmy. Ja sobie nie zaznaczyłam, ale połączę sobie w taki sposób i można tak naprawdę odciąć włóczkę i zakończyć, ale jeśli czujecie, że jest za szeroko tutaj i nieładnie się jeszcze układa, to można zrobić jeszcze jedno okrążenie i ja właśnie tak zrobiłam z półsłupków nawijanych, czyli po połączeniu wbijam się w pierwsze tutaj takie oczko, ono jest malutkie, ale może mi się uda przecisnąć i w całym oczku, w każdym takim oczku robię oczka ścisłe z narzutem, czyli narzut, wbijam się w całe oczko i przekładam przez dwie pętelki. Jak gdyby robię drugie takie ładnie wyrównujące okrążenie, trzeba po prostu założyć na siebie top i sprawdzić, czy jest to po prostu konieczne. Jeszcze raz tutaj. Przejdę sobie tą część, gdzie nie ma tutaj tego wzoru i za chwilkę Wam pokażę właśnie jak to wygląda tam, gdzie robiliśmy bąbel. Czyli zobaczcie, jestem tutaj i wybieram sobie cały czas oczka, te oczka tutaj. Natomiast tutaj wbijam się pod całe trzy pętelki i też przerabiam. Zobaczcie, oczka ścisłe z narzutem. Cały czas tak samo. Dzięki temu te pętelki się do siebie zbliżą, te bąbelki się do siebie zbliżą. I jeszcze to dodatkowo ładnie zaokrągli się tutaj ta część pod pachą. Czyli zobaczcie, dookoła w taki sposób. Przerabiam jeszcze raz. Dobra, zrobię sobie znowu dookoła i dojdę do tego momentu. Ok, już mam ładnie zrobione dookoła i tutaj jestem na początku. Jeszcze mam do zrobienia dosłownie jeden. I tutaj staram się znaleźć pierwszą pętelkę. Przeciągnąć tutaj oczkiem ścisłym. Odciąć włóczkę. I zamknąć sobie okrążenie. Oczywiście tą końcówkę trzeba sobie schować do środka. Taki mam pomysł na zrobienie tego rękawa. Oczywiście on lepiej się ułoży po wybraniu. Ten obecnie, ta część już jest wybrana. Postanowiłam sprawdzić, jak to się będzie zachować po wybraniu. I jest dobrze, więc polecam sobie w taki sposób zrobić. Dobra, ja kończę dół i jeszcze Wam pokażę, jaki mam pomysł na zakończenie dołu. Skończyłam robić już top, skończyłam robić już całą długość mojego topu. Zajmiemy się teraz ściągaczem na dole, który oczywiście będzie taki sam jak tutaj. Natomiast ja pokażę Wam technikę, jak zrobić, żeby po prostu odpowiednio ładnie się układał. Ok, kończę w miejscu, w którym mniej więcej zaczynałam, czyli jak złożycie sobie top na w taki sposób, to jestem na tej krawędzi. Tu w tym miejscu po prostu był doczepiany pierwszy łańcuszek, pierwsze łączenie, więc jest to jak gdyby pierwsze okrążenie. Natomiast tutaj robiliśmy sobie wzór w okrążeniach, więc mamy tutaj taką różnicę wysokości. Ja nie łączyłam okrążeń, ale teraz będziemy po prostu pracować sobie dalej. Czyli tak, jestem tutaj. Ok, czyli jestem w tym miejscu i zaczynamy od zrobienia bąbelka. Czyli tak, następny wolny słupek to jest ten, ponieważ do tego mieliśmy to oczko i robię narzut, wkładam sobie szydełko pod słupek, przekładam, narzut, przeciągam pod słupkiem, mam cztery pętelki, przeciągam przez cztery i pobieram i przeciągam przez dwie. Czyli robię taki bąbelek tutaj. Zaznaczam sobie go tutaj znacznikiem. Następnie, jak robiliśmy sobie górny dekolt, to wbijaliśmy się tutaj, ale będę pomijała ten słupek, dopiero będę robiła w następnym, dlatego że ten bąbelek jest już szerszy i on by rozciągnął za bardzo ten ściągacz, więc tak naprawdę po zrobieniu bąbelka będziemy pomijać jeden słupek, robimy tutaj ten zwyczajny, tak? Następny wolny jest ten, ponieważ ten jest przerobiony, czyli znowu tutaj robię bąbelek. Przez 4 i przez 2. I tak jak Wam wspominałam, ten słupek w ogóle pomijam,
i wbijam się dopiero w ten tutaj, przerabiając zmieniony słupek, a w kolejnym robię znowu bąbelek. Czyli tak jak gdyby pomijamy na dwa oczka przerobione, pomijamy jedno. Zawsze pomijam za tym bąbelkiem, czyli jak gdyby to. Do tego jest tutaj bąbelek, to pomijam. Ponieważ ściągacz by się za bardzo rozciągał, gdybyśmy chcieli w każdym takim słupku to zrobić. Oczywiście możecie spróbować, może u Was będzie zupełnie inaczej. Wszystko zależy od tego, jak sobie zrobiliście bluzeczkę. I teraz robimy cały czas tak samo. Czyli dokładnie raz bąbelek, raz pomijamy i raz słupek. Ogólnie, jeśli chcecie, ten bąbelek może być grubszy. Można zrobić na 6 takich oczek. Zobaczcie, teraz robię taki cieńszy na 4, ale możecie jeszcze raz i na 6. Natomiast mi się już ciężko przekłada te nitki tutaj, więc postanowiłam, że zrobię taki mniejszy, dosłownie taki jak na tym, na górnym dekolcie. I teraz pracujemy cały czas dookoła. Wykonujemy sobie cały czas ten sam ściek. Oczywiście ja nie liczyłam oczek, czy mam parzyste, czy nieparzyste. Po prostu dojdę tutaj i odpowiednio sobie dopasuję. Ok, przerobiłam sobie już prawie dookoła. Jestem tutaj w tym miejscu. Patrzę sobie mniej więcej, jak u mnie to wychodzi, ale wydaje mi się, że mam liczbę nieparzystą, ponieważ ten właśnie przerobiłam, więc tutaj muszę zrobić jeszcze bąbelka. Ten pomijam i właśnie to ostatnie oczko u mnie się zgadza, czyli dokładnie powinna mieć nieparzystą, no i mam liczbę nieparzystą. Słuchajcie, jeśli dobrze zrobiliście, to w rzędzie poniżej, tutaj, powinniście mieć dwa takie słupki, a już powyżej jeden. Za każdym razem pomiędzy bąbelkiem powinny być dwa, a do góry już tylko jeden. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I tak naprawdę ta robótka nie zawęzi się aż tak bardzo, ponieważ będziemy właśnie robić te bąbelki i te bąbelki też nam rozszerzają. I teraz tak, ja wiem, że na dekolcie było łączenie, tutaj nie ma tego łączenia. Natomiast nie ma to znaczenia. Możemy tak naprawdę sobie tutaj połączyć z tym pierwszym oczkiem, pomimo że będzie taka mała różnica. Ale możemy to zrobić na takiej zasadzie tutaj. Później się to po prostu wszystko jeszcze wyrówna. Ok? Czyli zrobiłam sobie tutaj oczko ścisłe. W taki sposób to będzie wyglądało. Dobra, teraz robimy na zamianę. Więc tu, gdzie był bąbelek, dosłownie w tym oczku, musimy zrobić nasz półsłupek, tak? Taki zmieniony. Czyli robię raz. Oj, tu mi się wzięło dwa pętelki. Jeszcze raz. Robię. Raz i dwa. Czyli tak jak gdyby na razie widzimy tutaj w tej części dwa takie słupki zmienione, ale gdy dojdziemy tutaj, to na nim będzie bąbelek, tak? Gdybyśmy tego nie łączyli ze sobą, również można w taki sam sposób to przerobić, że na przykład tutaj był mój słupek i wtedy też bym musiała tutaj zrobić słupek, tak? Ponieważ ten słupek w poprzednim rzędzie będzie przerobiony jako bąbelek. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy tamto jest lepsze. No zobaczymy. No tak naprawdę mogę spróbować po prostu połączyć tutaj z tym pierwszym rzędem, a to się później wyrówna. Dobra, czyli tak. Tutaj sobie zrobię mój słupek. Tutaj sobie zaznaczę ten pierwszy. Natomiast tutaj, teraz w tym miejscu, gdzie był ten słupek, robię oczywiście bąbelek, ponieważ robimy na zmianę. I znowu raz i dwa. I teraz już tutaj musimy za bąbelkiem wstawić właśnie ten słupek. Czyli ten wzór już jest taki sam, jak robiliśmy na początku. Po prostu zawężenie było tylko w tym początkowym rzędzie przygotowującym. Natomiast tutaj robimy sobie już tak, jak było wcześniej, czyli słupek. Tutaj bąbelek, a tutaj przerabiam bąbelek, czyli na zmianę. Ja tutaj już nie pamiętam, ale tak naprawdę można się tutaj wbijać pod te trzy niteczki. Nie pod oczko, tylko pod te trzy. Myślę, że też to będzie ładnie wyglądać. Tutaj prawdopodobnie
też tak robiłam. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Już niestety nie pamiętam. To jest gdzieś na przodzie. A ja już trochę robię ten top, więc on tak wracam do niego po prostu co jakiś czas. Okej, dobra, czyli tutaj był ten, no i tutaj bąbelek. I teraz tak, robimy oczywiście cały czas tak dookoła. Tu, gdzie dojdziemy do tego momentu, musimy na tym przerobić bąbelek, znowu połączać i robić sobie tak na przemian, tak? W zasadzie wszystko od Was zależy, jak sobie tutaj to rozplanujecie, ile będzie takich rzędów. Ok, słuchajcie, ja już skończyłam robić ściągacz. Tyle mam już włóczki, więcej nic nie zrobię. Taka wysokość mi odpowiada. Natomiast po zrobieniu tego ściągacza oczywiście można jeszcze dookoła, już się przybliżam, zrobić sobie tak samo jak robiliśmy na rękawie, oczka ścisłe z narzutem, żeby po prostu on się jeszcze tutaj ładnie układał. Oczywiście nie jest to konieczne, ale można. Też trzeba zrobić w miarę luźno, żeby jeszcze nie zawęzić sobie zbytnio topu. Czyli tak, taki łańcuszek można sobie jeszcze zrobić dookoła. W zasadzie to by było wszystko, po prostu już kończymy oczkiem ścisłym, jak zrobimy całe okrążenie i odcinamy włóczkę. Tak samo można zrobić to na górze. Ja natomiast na górze tego nie robiłam, ponieważ nie chcę, żeby było zbyt ciasno i żeby mi po prostu fajnie przechodziło przez głowę. Tu mieliśmy ładny łańcuszek, więc tak zostawiłam. Po prostu łączenie, które tutaj było, schowałam sobie do środka. Wszystkie włóczki trzeba sobie oczywiście blokować i w zasadzie to gotowe. I oczywiście muszę jeszcze go wypiąć. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to się podoba. Także do zobaczenia. Pa, pa.